Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Znajdź miarę kąta alfa. I tutaj mamy czworokąt, w którym podane są miary kątów. Musimy wiedzieć, że suma kątów wewnętrznych w czworokącie wynosi zawsze 360 stopni. Więc wystarczy teraz dodać wszystkie kąty do siebie i po znaku równa się wpisać 360. Więc tak, jeden kąt to jest alfa, dodać drugi kąt alfa plus 20 stopni, dodać trzeci kąt, czyli 3 alfa, dodać czwarty kąt, czyli 60 stopni. I to razem musi wynosić 360 stopni. I teraz uporządkujmy, 1 alfa plus 1 alfa to jest 2 alfa plus 3 alfa to będzie 5 alfa, to się równa. 360 stopni przepisuję i teraz plus 20, przenosząc na drugą stronę to będzie minus 20. Plus 60, przenosząc na drugą stronę, to będzie minus 60 stopni. Więc 5 alfa to się równa 360, odjąć 20 i odjąć jeszcze 60, wychodzi 280 stopni. Żeby obliczyć samo alfa, to musimy podzielić obie strony przez 5. Dlatego też 280 dzielę na 5, więc alfa wychodzi nam po prostu 56 stopni. I już mamy rozwiązane zadanie. Kąt alfa ma miarę 56 stopni. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.